Wykonaliśmy tą bazę, żeby zasadniczo było szerokie rozeznanie co do miejsc, co do możliwości ponownego uruchomienia dla działalności gospodarczej. Myślę, że to pokazuje, że te tereny dość często są położone w atrakcyjnych lokalizacjach i ten zbiór OPI TPP 2.0 myślę, że pomoże wszystkim w ocenie jakości tych terenów, w weryfikacji tego, co de facto często można usłyszeć, a jak jest naprawdę. Jeśli przedsiębiorcy czy inwestorzy po pierwsze mogą dostać cały wykaz terenów poprzemysłowych pogórniczych, które w województwie śląskim funkcjonują. Mogą zobaczyć, gdzie te tereny są, w jakim one są otoczeniu, również jak one korespondują z innymi terenami pogórniczymi poprzemysłowymi. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo wszystkie portale inwestycyjne, portale reklamowe, które pokazują jakiś teren, mówią o jednym wybranym terenie. Natomiast system OPI TPP 2.0 daje obraz całościowy, pokazuje sieć tych terenów oraz możliwość łączenia ich, co nie jest tak, że te tereny są w nicości. One są w przestrzeni województwa, one są w naszych miastach. One są raz, że barierą, a dwa są potencjałem dla tych miast. I myślę, że to jest najbardziej istotne. Oczywiście tych danych jest tam bardzo dużo. Danych środowiskowych, danych gospodarczych, danych społecznych, danych o zagrożeniach, również danych, które myśmy pozyskiwali w ramach tego projektu, w ramach badań przeprowadzonych właśnie przez nasz instytut w ramach projektu. Tak? Przede wszystkim ma to pokazać decydentom, osobom odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne, z czym trzeba się zmierzyć, które tereny tak naprawdę wymagają największej interwencji i pomogą, mamy taką nadzieję, ustalić harmonogram przystosowywania tych terenów do nowych form działalności, tak aby już na początku można było ocenić i zapotrzebowanie na wykonane prace, ale i ocenić realnie trudności i koszty, które będą z tym związane. Obecnie w systemie mamy 333 tereny pogórnicze o łącznej powierzchni ponad 55 km2, 273 tereny poprzemysłowe o łącznej powierzchni ponad 36 km2, czyli łącznie system obecnie prezentuje ponad 600 obiektów łącznie pogórniczych, poprzemysłowych. Użytkownik ma również możliwość w RCP wyszukać działkę, filtrować i zmieniać dane bazowe. To jest jedyny taki projekt właściwie w Polsce i bardzo niezwykle ceniony przez Komisję Europejską, który pokaże, mamy również przykładem dla innych naszych województw, które są w procesie transformacji, jest naszych krajów kilka, że będą one przykładem tego, w jaki sposób dobrze przygotować się do inwentaryzacji i do inwestycji w terenach pogórniczych,